Łukasz Ciona, Wrocławskie Fakty. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Waldemar Kellner, mieszkaniec Wrocławia, człowiek, który bardzo ciężko przeszedł COVID i chciałby się podzielić z Wami tą historią ku przestrodze, no i po to, byście naocznie dowiedzieli się, jak to naprawdę wygląda. Witam serdecznie. To znaczy tak, ja zaraziłem się 24 grudnia w samą Wigilię. Myślę, że no niestety członek rodziny, moja mama, która sama też przeszła COVID, była w szpitalu wojskowym, korzystała z rehabilitacji i tam się dopatrzyliśmy, że chyba jednak będąc gdzieś na tej rehabilitacji zaraziła się tym koronawirusem, co niestety no, później dosięgnęło mnie. Powiem szczerze, że choroba zadziałała bardzo gwałtownie. Dosłownie dzień po Wigilii ja już leżałem z wysoką gorączką, bardzo osłabiony, zupełny brak apetytu. Na początku, w pierwszej fazie, może lekkie duszności, ale później ta cały czas potęgująca gorączka. Gorączka przekraczała 39 stopni. Oczywiście byłem w kontakcie ze służbą zdrowia, z lekarzem pierwszego kontaktu, z pomocą wieczorową. No najpierw jednak wybrałem to leczenie takie domowe. Zresztą to nie był mój wybór, bo i lekarz POZ-u też zalecił, żeby cały czas sytuację obserwować. No ale z dnia na dzień ten stan zdrowia się pogarszał. Przyszedł Sylwester, oczywiście czułem się już bardzo fatalnie. W Nowy Rok został pobrany mi wymaz, 2 stycznia wynik pozytywny. Mój stan zdrowia no, nie pozwalał mi już wstać z łóżka, byłem bardzo wycieńczony. Kłopoty z oddychaniem, tak? Tak, kłopoty z oddychaniem. No i oczywiście non-stop ta duża gorączka. To było taki najbardziej główny symptom tego właśnie COVID-u. Że trawiła mnie ta gorączka. 7 stycznia w stanie ciężkim zostaje przyjęty na oddział covidowy 6A w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy Chorób Płuc. Mam już rozpoznanie obustronnego zapalenia płuc. To jest osierdziowe, tam jakieś zapalenie płuc. W każdym razie stan jest ciężki, saturacja spada. Dostaję się na oddział. Nie mam zupełnie apetytu. Nie mam jakiejkolwiek no, woli walki, chociaż ona gdzieś tam wewnętrznie się tli, ale ja po prostu nie mam sił. Dochodzi do incydentu utraty przytomności, gorączka jeszcze bardziej potęguje. Oczywiście dochodzi do ponad 41 stopni. Dostaję leki dożylne, dostaję kroplówki, które mają spowodować obniżenie temperatury. Pomimo tak dużych dawek paracetamolu i biotraksonu, dostaję tej ilości dosłownie 3 razy większe niż może organizm dorosłego mężczyzny wytrzymać. Gorączka nie ustępuje na krok. To trwa przez 6 kolejnych dób. To powoduje 6 też. 6 dni. Tak, gorączka powyżej 40 stopni, już w warunkach szpitalnych. Po prostu nie wiedzą, co zrobić, co mi jeszcze dać, żeby ta gorączka zeszła. Oczywiście przez cały ten okres czasu nie jem. Dochodzi do podejrzenia zakrzepicy żył, dostaje polekowego zapalenia wątroby. Ta wątroba uwalnia się spod tych żeber, wygląda po prostu jak kawałeczek piłki przyklejonej do trzewi. No, masakra. Masakra, jakieś takie najgorsze myśli no mnie dosięgają. Czy o śmierci? Dużo tak, myślałem momencie. O śmierci i w duchu no po prostu wierzyłem, że Bóg jest nade mną i On jakoś mi doda tej siły, że ja przezwyciężę tą chorobę, mając no tą świadomość, że wkoło ludzie umierają, bo jednak... Właśnie, jak to wyglądało? Na oddziałach... Czy to jest częste? Częsty był taki widok właśnie, że kogoś tam gdzieś wynoszą, że to tak, jest koniec życia gdzieś? Tak, tak. Właśnie bardzo, bardzo ciężko tego doświadczałem, bo po kilku dniach, kiedy samodzielnie mogłem już przejść do toalety, jednak widziałem niestety ciała ludzi przygotowane do transportu. Ci ludzie umierali i rzeczywiście to było praktycznie codziennie ten zgon następował. Także to też działało w jakiś sposób na mnie tak przygnębiająco, ale z drugiej strony dodawałem sobie samootuchy, że ja przetrwam, że ja żyję. Że właśnie ta opatrzność dała mi tą szansę tego przeżycia. Także cały ten etap tego mojego
COVID-u doprowadził do tego, że no, schudłem ponad 20 kg. To był efektem tego, że ja w ogóle nie miałem apetytu. I te myśli były zupełnie gdzie indziej skierowane na taką walkę o to przetrwanie, że ja muszę dać radę, że tyle w tym życiu jakoś przeszedłem, czy swoim zawodowym, no tak, jako wojskowy też, gdzie zawsze byłem w miarę jakiś tak pragmatyczny, poukładany, z dużą taką odpornością psychiczną, więc wierzyłem, że to też mi bardzo pomoże i tutaj i przetrwam to wszystko. Tak, także opiekę w szpitalu miałem fantastyczną. No właśnie, jak lekarze pracowali w takich warunkach? Jak oni się zachowywali? Bo o tym się mało mówi. Trochę się mówiło, a teraz już bardzo niewiele. Powiem tak, jeśli chodzi o Dolnośląskie Centrum Gruźlicy Chorób Płuc, lekarze na jak najwyższym poziomie. Pracowali jak na chorobie, można powiedzieć. Tak, oczywiście, w tych kombinezonach covidowych oni wchodzili na te oddziały. Byli naprawdę cały czas z pacjentami. Nie było takiej sytuacji, że ktoś musiał czekać na lekarza nie wiadomo ile. Ten lekarz był zawsze na miejscu. Przychodzili, pytali się, czy coś dolega. Robili oczywiście te wszystkie procedury, które mieli do zrobienia. W nocy kontrolowali nasz stan zdrowia. Panie pielęgniarki, fantastycznie. Cały czas, naprawdę cały czas na posterunku. Wszystko. Nie było momentu takiego, żeby się cokolwiek temu pacjentowi, no powiem, zadziało źle. Zawsze ta opieka. Ten personel pozamedyczny, ten personel pomocniczy, wszystko naprawdę w jak najwyższym poziomie. To duże słowo uznania dla tego oddziału. Ale też bardzo panu brak bliskich, prawda? I to, oczywiście, to jest... No bo nikt nie mógł odwiedzić. Tak, przecież, tak. To tylko ten kontakt telefoniczny. Pierwszy, oczywiście, pierwsze dni tego pobytu w szpitalu, ja nawet nie miałem siły, żeby się po prostu z kimkolwiek kontaktować. Tak, oczywiście. Zresztą te bodźce zewnętrzne, nawet jak ktoś do mnie mówił, to ja niewiele rozumiałem. No tak, po prostu, no bo to człowiek jest tak zmęczony. Tak, tak byłem wymęczony i ta gorączka mnie trawiła. To był właśnie, mówię, ta gorączka to była takim najbardziej ciężkim dla mnie fragmentem tego całego przebiegu covidowego. On oczywiście... Jak długo pan przebywał na tym oddziale? 15 dni. 15 dni byłem. Tak. W izolacji przecież to... Tak, i później właśnie mówię, po tych 15 dniach jeszcze oczywiście leczyłem się ambulatoryjnie w przychodni na Dobrzyńskiej. No i ostatnim takim etapem to był mój 6-tygodniowy pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, gdzie przeszedłem rehabilitację w szpitalu w Popielówku koło Lubomierza, szpital PJMed. Bardzo dobre warunki, bardzo dobrzy rehabilitanci. Opieka i diagnostyka medyczna naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo tam kompleksowo byłem pod opieką w zasadzie wszystkich specjalistów. Pulmonologa, kardiologa, neurologa, psychologa, gdzie ta pomoc psychologiczna też była dla mnie bardzo ważna. Co pan z tego wyniósł jakby też dla siebie? Jaką może nie naukę, no bo z choroby trudno. Oczywiście. Naukę, ale jakie takie przemyślenia? Powiem tak, że ja jeżeli mógłbym coś powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, że COVID to jest taka bardzo podstępna choroba. To tak, ona może, tak, ona może dosięgnąć nas wszystkich. Ja byłem zdrowym mężczyzną. Nie mam żadnych chorób współistniejących. Powiem krótko, że byłem na krawędzi. Trzeba naprawdę do tego podchodzić bardzo rozważnie, bo musimy sobie zdać sprawę, że no może nie być jutra. Możemy nie zrealizować tych swoich celów, które mamy jakieś założone, swoich pasji. Dla mnie, przypuśćmy, ja jestem ze swoją partnerką, jesteśmy kolekcjonerami ceramiki. Zbieramy tą ceramikę, jeździmy po giełdach staroci, jeździmy po różnego rodzaju jarmarkach, tych plich targach, bo jest to jakaś nasza tam pasja. Ja sobie też zdałem sprawę, że przecież to wszystko mogło odejść w jeden moment. Nigdy bym tego nie zrealizował, więc to wewnętrzne takie przekonanie, że musimy na ten COVID patrzeć zupełnie inaczej, że on zmienia całkowicie naszą świadomość. Mnie też zmienił. On zmienił mnie nie tylko duchowo czy fizycznie, tylko też jakoś duchowo. Inaczej zacząłem pewne rzeczy postrzegać, no doświadczać tego wszystkiego, żeby jednak starać się żyć i wykorzystać to wszystko na maksa. Oczywiście, ten czas, który nam został.
I powiem szczerze, że najważniejsze co, zmieniła się ta jakość życia. Ja tą jakość życia bardzo, bardzo odczułem z tego względu, że może tak tego nie widać, ale stałem się bardziej powolną osobą. To zauważają moi bliscy, moi znajomi. Tak, pracuję zawodowo, jestem na kierowniczym stanowisku w jednej ze spółek Skarbu Państwa, więc też moi podwładni też to zobaczyli, chociaż powiem szczerze, że od grudnia tak, bo ja powiem szczerze, no wieczny dynamit w cudzysłowie, ale już to zauważyli, że jestem wolniejszy, że to nie jest ten sam Waldek, czy to nie jest ten sam szef, który był kiedyś. Ja myślę, że to kiedyś wróci z tego względu, że no, trzeba mieć tą nadzieję. Obecnie mam stwierdzony zespół nadwrażliwości smakowo-zapachowej z urojeniami natręstw pokowidowych. To jest schorzenie neurologiczne, które powoduje, że ja mam nadwrażliwy węch. Ja czuję zapachy, których inni nie czują, ale to są prawdziwe zapachy. Rozumiem, tylko że ma pan wyostrzony. Ale jest też ten zespół urojony, że ja sobie uroję zapachy, których w ogóle nie ma. Ale ten zapach powoduje całkowicie mój dyskomfort. I ja tak funkcjonuję. Nie śpię w nocy. Zmiana o 180 stopni. Powiem szczerze, że lubiłem sobie pospać i tego nie ukrywam. Teraz ja śpię 4 godziny. Już pan się budzi. Tak? Ja jestem wypoczęty. Aha. Czyli zupełnie się zmieniło też ten cykl tego snu. To wszystko zupełnie inaczej wygląda. Wejście na czwarte piętro to jest dla mnie każdorazowo Mount Everest. Ja czwarte piętro pokonywałem z susami. To pies za mną musiał biec do góry, wychodząc na spacer, a teraz jest na odwrót. Pies na mnie czeka, bo ja wchodzę. Ja muszę złapać kilka oddechów na drugim piętrze i mogę to realizować swoją wędrówkę dalej. Także no, zmieniło się bardzo dużo w moim życiu. Co by pan powiedział tym koronasceptykom, ludziom, którzy uważają, że to są jacyś aktorzy wsadzeni w... Powiem tak, bardzo mnie zabolało osobiście, bo doświadczyłem tego na własnej skórze, jak słuchałem wypowiedzi naszej piosenkarki celebrytki, Edyty Górniak, która powiedziała, że w szpitalu leżą statyści. Czy statyści, czy aktorzy. Gdzieś może coś koło tego. Powiem szczerze, że akurat tak było. Leżeliśmy na tej sali i wszyscy żeśmy po prostu mieli bardzo złe skojarzenia na temat tej pani, że po prostu tak się ośmieliła powiedzieć. Ośmieszyła się w ten sposób. Tak, statyści nie umierają. No właśnie. To są prawdziwe dramaty. Ja słyszałem krzyk w nocy, jak człowiek odchodzi. To jest coś strasznego. Nikomu nie życzę, nawet największemu wrogowi, żeby przeszedł to, co ja. To, co przeszli inni, którzy nie mieli już szansy właśnie zrealizować tych swoich marzeń, bo odeszli, bo ich już nie ma. To jest właśnie to. Najbardziej chyba ludzie rozumieją, jeżeli chcą w ogóle to zrozumieć, jeżeli dotyka ich coś takiego w rodzinie, dotknie to kogoś z bliskich, czego naprawdę nikomu nie życzę, bo to jest straszna, straszna rzecz, straszna trauma. No ja jednak prosiłbym, żeby spojrzeli na to zupełnie inaczej. To nie jest zwykła grypka. Zwykła grypka trwa 3 dni, podnosisz się, wracasz do pracy, jesteś aktywny tak, jak byłeś aktywny. Ale to, tak jak powiedziałem, całkowicie zmieniło jakość mojego życia. Nie wiem, czy ją kiedykolwiek odzyskam. Taką, jaką bym chciał i taką, jaką miałem przed COVID-em. Jak pan obserwuje to, co się dzieje, myśli pan, że pokonaliśmy, czy jesteśmy w fazie pokonywania COVID-u, czy myśli pan, że jeszcze trzeba uważać? Ja myślę, że to jest przeciwnik podstępny. Że trzeba jednak naprawdę uważać. Ja powiem szczerze, że ja staram się chronić i będę się chronił. Nie dane mi było jeszcze zaszczepić się z tego względu, że pulmonolog był przeciwny temu. Teraz 8 lipca, chociaż mogłem już się wcześniej zaszczepić, skończyłem 57 lat, dostałem zgodę od pulmonologa, ale dopiero teraz w dniu jutrzejszym będę na konsultacji neurologicznej i to neurolog ma potwierdzić, czy będę mógł się zaszczepić. Jeżeli dostanę zgodę od neurologa, to na pewno się zaszczepię i namawiam każdego, żeby się zaszczepił.
Ja wiem, że to nie daje stuprocentowej może gwarancji, ale daje nam szansę, że to zachorowanie przejdziemy w sposób zdecydowanie łagodniejszy. Nic dodać, nic ująć. Tutaj możemy postawić kropkę. Myślę, że każdy może mieć swoje przemyślenia, ale warto wyciągnąć z naszej rozmowy wnioski. Bardzo dziękuję. Program prowadził Łukasz Ciona. Odwiedzajcie nasze witryny w internecie, portal Wrocławskie Fakty, Sudeckie Fakty i Miedziowe Fakty, a także subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia.